Co nas niszczy? To, co może zniszczyć, nie pochodzi od Boga. Ktoś powiedział, nie boję się nikogo oprócz Boga. Pomyślałeś, szaleniec, ignorant, chory człowiek, nienormalny. Czy nie tak często odbieramy tego, który tak mówi? A jednak to zdanie ma głęboki sens. Sięgnijmy do Ewangelii świętego Mateusza, chyba Mateusza 12:1-7, gdzie Jezus mówi, abyśmy uważali na obłudę innych. Oni mogą zabić tylko ciało. Potem już nic nie mogą zrobić, nic uczynić. Dalej obiecuje nam, że pokaże nam, kogo mamy się obawiać. Kogo? Tego, który po zabiciu ma moc trącić do piekła. I Bóg jeszcze raz to podkreśla. Czy znając te słowa Zbawiciela, możesz dziwić się, że ktoś powiedział, nie boi się nikogo oprócz Boga? Nie jest to jakaś panika, strach przed kimś, ale bojaźń. A to już zupełnie co innego, bojaźń Boża. Poprzez bojaźń wyrażam szacunek, cześć Bogu swojemu Stwórcy. Wiem, kim On jest i mam świadomość, że tylko życie z Nim ma sens. To, co może zniszczyć mnie, Ciebie, nie pochodzi od Niego. A co mnie niszczy i Ciebie? Grzech. Odejście od Boga. I faktem jest, że wielokrotnie popełniam te same grzechy. Odrzucam Boga. Ale co najważniejsze, podejmuję walkę, aby powrócić do Niego i prosić Go o miłosierdzie. Od razu przypomina mi się historia syna marnotrawnego, który swoje życie postawił na szali. Albo życie, albo śmierć. Albo Bóg, albo. No właśnie. Tak. Albo zło, które nas nieustannie próbuje zniszczyć na wszelkie możliwe sposoby, w każdym momencie naszego życia. I ten syn marnotrawny zobaczył, że Bóg go nie opuścił. Nie pozwolił, aby zginął. Da mu czas, aby doświadczyć życia z tym, który niszczy ciało i duszę. A ten prowadził go coraz niżej do upadku, aż do życia wśród świń. Ale na tyle Bóg pozwolił. Tak, to Bóg nieustannie przebywa przy nas i zainterweniuje tak, jak On chce. I w czasie, który On uzna za najwłaściwszy, chyba że do końca będę się Go wypierał. To już moja i Twoja wolna wola. Bóg nigdy nam jej nie odbierze. I Bóg zainterweniował i nie pozwolił złemu zniszczyć do końca syna marnotrawnego. Syn marnotrawny wrócił, upokorzył się i otrzymał miłosierdzie. I światło zapanowało w domu ojca. Jeszcze raz powiem, to co nas może zniszczyć nie pochodzi od Niego, od Jezusa Chrystusa. A czego mamy się obawiać w codzienności? W myślach, słowach, wypowiedziach do bliźnich, w naszych relacjach do innych ludzi? Diabła. Gdy wejdziemy w ten obszar przeciwnika Boga, to narażamy się na to, że nas poprowadzi złą drogą. I znowu przypominam się postawa Piotra i Judasza. I jeden i drugi narazili się na zniszczenie przez szatana. Zgrzeszyli. I mogli skończyć tak samo. Jeden, Judasz nie uwierzył w Boże miłosierdzie, prowadzony drogą szatana odebrał sobie życie. A drugi, Piotr, mało że uwierzył w Boże miłosierdzie, to wyznał swoimi ustami wiarę w Boga i powrócił do Jezusa. I otrzymał stokroć więcej niż sobie wyobrażał. Ja i Ty, miejmy zaufanie w miłosierdzie Boże do końca, do ostatniej chwili. I pamiętajmy, to co może nas zniszczyć nie pochodzi od Boga. Amen.